Siema, siema, jestem Ryan GP, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty. I słuchajcie, dzisiaj w końcu nowe nabytki, w końcu. Mamy lipiec, dostałem dofinansowanie 150 tysięcy złotych na młodego rolnika i już dzisiaj zobaczycie, co to jest. Słuchajcie, z tego co wiem, przed chwilą właśnie dzwonił do mnie gość z Lawety, że rusza już i jedzie. Także ja czekam oczywiście na niego, bo gdzieś na niego to ma być. Jedzie do nas zestaw. Jaki jest zestaw? Zaraz zobaczycie. Jeszcze tylko szybko się przejdę, pokażę, że dzisiaj będziemy sobie dalej robić żniwa. Klasik sobie jest oczywiście gotowy, siuntka gotowa. Tak samo jest gotowy nasz MTZ calusieńki. O, o, patrz! Jedzie! Matko bosko, jedzie! Widzisz to? Kurwa, jedzie, dobra, słuchajcie, nie ma co, idziemy się rozliczyć, też rozliczyć, wszystko jest rozliczone już, nie, on tylko tam przywiezie, więc zaraz podsumujemy wszystkie koszty, jak to wyszło i tak dalej, bo chcę z wami to się rozliczać, żebyście wiedzieli, na co te 150 tysięcy poszło, ale zaraz mówię, że zapłaciłem 5 tysięcy za lawetę, bo z serwisu New Hollanda ma blisko, ale do Massey'a jest strasznie daleko i tak, jest to Massey, Massey Ferguson, matko bosko, jedzie, jedzie pan. Naszym nowym nabytkiem i jak widzicie, jest to przyczepa, nie? Ale ma kurtkę, ciepło w lipcu, on... A patrz, aż się ślepy zatrzymał, żeby popatrzeć, nie? O matko. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, tu pod pana adres, ciągniczkiem przyjechać? Tak, oczywiście, ja to co, szybka robota, nie? Wszystko jest tam, mam podpisany chyba pan, nie? Jak coś? Tak, tak, wszystko podpisałem, tylko ino odebrać ciągniczek. Dobra, okej, okay. To co, rozpinamy pan, rozpinamy, weź tu A pan tak trochę... Ja składam, tu ma pan klucze od ciągniczka, tu proszę, o, cyk. Dobra, dzięki, jak coś to pan jeszcze trochę podnieść, dobra, tutaj. Żeby mógł się, złamać na gospo, nie? No, dobra, okej. Okay. Elegancko, no patrz jaki piękny zestaw, nie? 140 konny MF, może nie jest najnowszej produkcji, jeszcze ale... dobra, jeszcze trochę, lekko podnieść pan. Dobra, 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 no. Matko, o, elegancko rozpinamy tutaj. Dobra, to co? Weź tam pan, a, jeszcze pasy podpinamy, czekaj tu pan. Weź tam pan na tę stronę leć, nie? O, dobra. Podpinane, dobra. To co? Wchodzimy i jedziemy, nie? Także, dobra, ja tu już tylko jakoś, może, o, tędy się zmieszczę? Dobra. Dobra, jakoś się dostałem do środka. Zapalamy, uwaga. O, chodzi, chodzi ładnie, dobra. No co, zjeżdżamy sobie, przyczepa podpięta no chyba jest, nie? Ta, podpięta, dobra. A to sobie powolutku ruszę, żeby mi też nie zrąbać się. Także nowy nabytek, Massey Ferguson, o kurde, jak mówię, nie jest to też najlepszy ciągnik, ale był to ostatni rocznik, który się łapał do dofinansowania, bo trzeba oczywiście kupować nowe maszyny, także to ostatni ciągnik, ostatni rocznik ciągnika, który się udało złapać, trochę się chyba nie złamiemy, mógł kurna dziad podjechać trochę do przodu, jeszcze, ale dobra, nic, więc to sobie zjadę, zaraz sam jeszcze z chłopem się dogadamy, wszystko żeby już ten, okej, dobra, jadę sobie tylko tutaj na gospo i tyle, nie, czekajcie. Wysiadamy sobie. Dobra. Nie chce chodzi, ale ładnie chodzi. Mruczek promany. Dobra, panie, dziękuję wtedy. To co? Do zobaczenia, panie, bo jeszcze raz, panie, jeszcze mam w planach coś u pana, znaczy no, u pana będę miał jakieś przewozy, także jeszcze panie pan to nie raz zajedzie, nie? Jakby co? No jak pan skupia jakieś nowe nabytki, to na pewno przybierzemy, nie? No, dobra, dobra. To wtedy co? Dzięki, na razie i miłego dnia oczywiście życzę, na razie. Trzymaj się, cześć, cześć. No, cześć, cześć, dobra. A też temu pomogę ten złożyć, o, pomogę mu złożyć tutaj tę lawetę, zaraz, załapiemy to, o, dobra, cyk i fuch, dobra, niech jedzie. Dobra, dziwny chłop, nie? Strasznie podobny głos do Krzycha. A właśnie, gdzie jest Krzychu? Słuchajcie, gdzie jest Krzychu? Wiecie, gdzie jest Krzychu? Krzychu pojechał na swoje stare gospo, coś tam jeszcze zobaczyć, wziąć jakieś parę narzędzi, bo się oficjalnie tu przeprowadza, do warsztatu sobie tu właśnie, o, pokażę wam. Do warsztatu sobie coś tam parę rzeczy przyniósł. Jeszcze swoich narzędzi, to jeszcze te mówi półki, mam to na jakieś młotki, wiertarki, kątówki, diaksa będzie tu przywoził, także Krzychu zaraz przyjedzie. A my co? Lecimy na żniwa dzisiaj. Nowym zestawem będziemy też dzisiaj jeździć, także super. Coś nie też o tym ciągniku wam powiem. Słuchajcie, już wam wszystko tłumaczę, jak to poszło. Bo tak, kasa na koncie, akurat mamy 150 tysięcy złotych, nie? I to nie jest kasa, którą dostaliśmy od tego na młodego. O, czekajcie sobie, tak jak wsiądę, o. Na tego młodego i o, sobie tak zajedziemy na, a, bo tu stanie na razie, nie? To nie jest kasa, którą sobie na młodego, tylko dostaliśmy tej kasy, bo więcej, w sensie już trochę wykorzystałem, bo na ciągnik poszło 47 100 zł. Maciek, dzięki za followka. Także 47 100 zł poszło na ciągnik, na przep poszło 16 300. Boże, beka mi się.
To z zachwytu. Jest to oczywiście Metal Tech, tak, DB10, czyli 10-tonowa bestia. Także fajnie, że to jest 10 ton. No i w sumie tyle. Plus jeszcze piątka poszła na transport. Także naprawdę super bestia. Pokażę światełka, nie? Rzepak dojrzewa, patrz. Świetna jest, nie? Trzeba mieć światełka, także w ogóle super. Naprawdę to wygląda przekozacko. Dobra, to czekajcie. Gdzie jest ten Krzychu? Czekajcie, zaraz. On gdzieś tu, może coś tu łazi, kurde. Tak jest, nagrywamy właśnie. O, znowu ten pan szedł. O, Krzychu wraca. Jaki ciepły, kurde, leci. Siema, o, Krzychu. Siema. Ty widziałeś? Bo tu jakaś ta... jakaś laweta jechała z takim czujnikiem. Ja, że tam pod sklepem zasiedział z lodem, ten nie wcinał, a tu jakaś laweta widziała. To pasy stoi na gospo teraz u nas, co ty mówisz, że to do ciebie było? No do nas przyjechało, stary, do zobacz. O, no a kurde. Jak? Młodego, nie mówiłem ci, to sam młodego? Yeah, a czekaj, bo dzisiaj jest dziewiąta, znaczy jest teraz dziewiąta, ty gdzieś polazłeś wcześniej, a ja o 9 równo przelew dostałem, nie? Więc ten. O, wszystko kurde, od razu poszło, no, nie? No, jaki mosej. Też się zdarzyłem powiedzieć, nie? A to zapłacone z góry było już za młodego, nie? No, okay. Dobra, słuchaj. Jest przyczepko jeszcze, popatrz go. Jest przyczepa nowa, no jest przyczepa. Słuchaj, nie ma co się ten, tutaj pierdzielić w tańcu. Trzeba jechać, nie? Dasz do kompanii odjechać na rzepak? Ja bym podjechał wtedy ci masajem ten postawił. Spoko. Dobra. To tam jedź, a ja ci zaraz będę jechał przyczepą, nie? Tutaj. I masajem, nie? Także kurczę, w końcu się przejedziemy, zobaczcie jak to chodzi. A naprawdę chodzi naprawdę nieźle. Fajnie, Radyjko sobie gra, wszystko cacy. Czekajcie, gdzie ten jest jakiś dziad, nie? Pojedziemy zaraz sobie, o, zawiniemy sobie na tym, na łące, znaczy na polu. Zawiniemy sobie, pojedziemy asfaltem, nie? Pokażemy sąsiadom, co to kupiliśmy. Ja mam Leona tego? Jakiego mam Leona? Dobra, nie wiem o czym mówisz, jaki Leon? Seat Leon, czy co? Leona nie mamy. Dobra, Krzychu pojechał na rzepak, my zaraz jedziemy za nim. Ale dzisiaj będziemy mieć 60 na dwa zestawy. Gdzieś tam, bo dzisiaj właśnie jest bardziej w planach tylko wykosić rzepak. Więc jak zabraknie miejsca, raczej myślę, że nie zabraknie, to siódka też jest gotowa, więc to nie ma z tym problemu, nie? Okej, okay, wyjeżdżamy sobie. Dzisiaj akurat jakoś tak w miarę fajnie, pusto jest. Także... kurde. Elegancko sobie chodzi, biegów ma dużo, bo aż 4 do 403 się kręci, więc super. No jak mówię, 140 koni, rzecz fajna. Konfiguracje, jakie wziąłem, to oczywiście opony wziąłem Continentala. Chyba Continentala, tak, Continentala oponki, plus Continentalki wziąłem też do przyczepy, bo być jakiś tam fajny upust na ten zestaw, także git. Co jeszcze? Tuza mamy z przodu, no i właściwie... właściwie to tyle, nie? Z takich nowości jakichś. Dobra, zajedziemy sobie tutaj. Miałem też opcję wziąć z niego ładować czołowy. Chciałem się tura po prostu dokupić. Ale uznałem, że w MZ-cie tur naprawdę dobrze chodzi i nie ma sensu tam tego brać. Dlatego też mam sobie taki sam tutaj zestaw i jak najbardziej myślę on wystarczy, nie? Dobra, gasimy. Okej. Okay. No to co? To chyba Krzychu zaraz się będzie jechał. O, renifery znowu. Aż to jest masakra na parnik, nie? Jest Krzychu, elegancko. No i dobra, to pasuje, bardzo fajnie. A, co, kierunek nie wybiję, poczekaj. Panie kochany, kierunka nie wybiję. Okej. Okay. Dobra. Chcesz kosić, czy jak? No, a co mogę pokosić, nie? Bo jak coś tam, no, też możemy belki w sumie zbierać, nie? Tam tym MF-em, nie? Znaczy MTZ-em. No, no więc... pokosił wtedy na dzisiaj, nie? Tak, pokosisz sobie, okej, okay, dobra. W takim razie nie wiem, co robię, będę stał na odcinku. Nie no, dobra, to działaj, nie? Jak coś, to ja tam właśnie ten. Może właśnie pozbieram trochę belki z pola, nie? O, to jest dobry pomysł w sumie, nie? Bo Krzychu to będzie sobie jeździł, kosił. Także trochę coś to działa, ja ci sam sprzęcik. Sorki, ty cię tak właśnie nie podziałamy za bardzo z MF-em. No ale jak widzicie, no po prostu nie mam za bardzo też kiedy. Nie, MTZ-em powiedziałem, bo mamy dwa. MTZ i MF-a, nie? Dobrze wszystko jest. Także dzisiaj nie pojeździmy za bardzo nim, no ale to dlatego, że no bo nie ma co robić, nie? Nie ma za bardzo co robić. No dobra, idziemy sobie. Idziemy, wracam do gospo. Gdzieś tędy sobie nic nie będzie, nic. Więc sobie przejdę. Weźmiemy sobie MTZ-a i pozbieramy sobie jeszcze belki z tamtego pola. Odcinek Arczytek dzisiaj będzie troszeczkę na spontanie, nie? Więc jak coś, to... Okej, okay, czekajcie. A ten jest... MTZ-cik sobie stoi. Dobra. Ja sobie tylko odepnę wałek jeszcze. Siadamy.
No, także oficjalnie. 3 ciągniki na Gospo. W ogóle dajcie znać, co sądzicie o tym zestawie. Wygląda naprawdę nieźle. I może też warto powiedzieć w sumie, kto mi go podesłał, kto go zrobił i czy jest do pobrania, bo zaraz będą takie pytania. Jak na razie MF jest modem prywatnym, bo jest w trakcie tworzenia, wiele update'ów jeszcze leci na nim, żeby po prostu go poprawić, bo on jest ciągle work in progress, ale na serii już jest tyle dobrze zrobiony, że możemy go używać. Także kto go robi? Oczywiście robi go biały, ten sam człowiek, który zrobił na mod huba, właśnie wydał na mod huba. No to wam pokażę co, bo nawet mam to w zestawie tutaj u siebie. Tutaj w tym miejscu, tą kosiarkę, właśnie tę kosiarkę. Także ten sam autor, bardzo dobra firma, biały oczywiście serdecznie pozdrawiam. Mega dobre roboty w tym farmingu chłopiec na razie robi, więc oby tak dalej, sukcesów ten. Ha, czemu nie taki? No bo czarny 17 robi budynki, nie? A biały robi mody. Nie wiem czy dzisiaj, wiecie co, może jednak cofnę sobie, zaczepimy sobie jeszcze obciążnik, bo będę brał po dwie belki. Pole jest na tyle blisko, że będę sobie zwoził po prostu bezpośrednio z pola, bez używania przyczepy. Bo gdzieś tam na tych dalszych kawałkach będziemy właśnie używać przyczepy, nie? Bez sensu chyba wchodzić tak, to nie? Zresztą nie wiem, w rally chyba też tak się nawet wozi, więc więc spoko, nie? No, także dzisiaj akurat jeździmy sobie naszym tutaj starym, no w sumie nie starym, ale nabytkiem takim trochę nie pierwszej świeżości, ale jednak zawsze to dobrze widzieć takiego MTZ-cika. I tamten MF to mega robi robotę. Krzyku widzę, dużo wykosił, już dwa przejazdy pierdyknął. Zapraszam na stoinkę na Facebooka. No właśnie, biały, jak coś to jak najbardziej biały z nami jest na czacie. Więc coś biały to będziemy mogli dać się po prostu w linku w opisie, bo jak najbardziej możecie do białego wpaść, zobaczyć co jeszcze kombinuje. A jest tego dużo, dużo rzeczy robi, więc no na pewno każdy za siebie te pewnie znajdzie, nie? Biały zaczął tyle rzeczy, że masakra. Arszu, co ja będę gadał, o białym jeszcze usłyszycie na pewno nie raz u mnie na kanale, bo to chłop, który podjął się ciężkiego wyzwania. Ale zobaczymy, czy mu się będzie chciało dalej to kończyć, nie? Czekajcie. O! Dobra. I fajnie. Jedziemy sobie, nie? No, więc jak mówię, będę zbierał sobie to tak na razie. Na spokojniaczku. To wszystko z tym działał. Więc jak tam Krzychu już sobie ogarnie wszystko, to to da mi znać, nie? Tam Krzychu, halo, z Tibi Radio, słuchasz mnie dobrze? Halo, halo, słuchasz? Łapię. O. Dobra, co tam się śmiejesz, ty? Nie wiem co. Podjarany chyba tym MF-em jesteś. Dobra, jakbyś chciał już tam wszystko wykoszone, to i mów, nie? To tam sobie podjadę szczepą, znaczy no, podejdę i zabiorę tego MF-a, nie? Okej, spoko. Dobra, także fajnie. A, jeszcze propos bliska właśnie nowości i tak dalej. O kurde, ale zarąbałem. Prawdopodobnie będziemy sobie powiększać gospodarstwo niedługo. Tak jest, nie słyszycie źle, słyszycie dobrze. Będziemy go powiększać. I co będziemy robić? No, nie powiem wam, ale będziemy stawiać coś fajnego, nie? Będziemy stawiać rzeczy na gospo. Także myślę, że będzie naprawdę ciekawy tutaj, nie? Już się seria fajnie rozkręca. Coraz więcej tych nowych rzeczy mamy i no teraz już tylko droga do przodu, nie? Propos jeszcze nowych rzeczy. Co kupię za resztę pieniędzy, bo tam zostało bardzo dużo kasy do wykorzystania z tego właśnie dofinansowania nowego rolnika. No, będę kupował jeszcze kolejne maszyny, będę kupował jeszcze jakieś właśnie nowe rzeczy będę stawiał. No i zajmę się też czymś starym, ale czym dokładnie to wam jeszcze nie powiem, bo jest to taki swego rodzaju coś ciekawego, nie? Na tej serii tego jeszcze nigdy nie było, na żadnej mojej serii chyba tego nie robiłem, także fajna rzecz na pewno. I oczywiście z wami się będę tymi pieniędzmi, jakby to powiedzieć, dzielił w taki sposób, że będę wam oczywiście mówił, co kupiłem, na co wydałem pieniądze, żeby wszystko było jasne. Nie chcę tu nikogo oszukać przede wszystkim, nie chcę oszukać na pewno ludzi, którzy zarobili te pieniądze, bo oczywiście pola za nie nie mogę kupić, a szkoda, bo mi się takie jedna fajna pole tylko koło torów szykowało, prawie hektarek tam jest w kawałku, no ale niestety nie ma takiej rady. I wiem, zaraz napiszecie, Riot, o ten nie przejadę, albo dobra, przejadę tędy. Riot, kupujesz sobie zarobistego MF-a, nie? A masz tylko 7 hektarów pola, nie? Ja mówię, no tak, ale słuchajcie, za chwilę będę miał tych hektarów 14, nie? A potem 20. I będzie tak, że wykupię całą kolonię i będziemy bambrami na całą wieś, nie? Także spokojnie. Chcę, żeby seria się jakoś rozwijała, ale też, wiecie,
To jest... O kurde. Jestem content creator, nie? Więc... bardziej chodzi o to po prostu o to, żebyście wy mieli co oglądać, a ja żebym miał sobie na czym fajnie pograć, nie? Tak, dokładnie Biały. To właśnie Biały mi podpowiada, że na czacie nie zapomnijmy o tym, że wygląda on na mocniejszego, a ma tylko 140 koni, nie? Więc 140 to jest naprawdę... no może tak, dużo to jest ogólnie koni, bo jestem tam więcej koni od MTZ-a, ale nie jest to jakaś taka duża różnica, więc 140 koni to jest nawet taki... Przejdziemy jeszcze takiego średniego ciągnika, nie? Bo szkoda, ten jest mały ciągnik, to jest taki średni, więc wiecie, naprawdę fajnie się tutaj udało dobrać. No jak mówię, jeszcze pewnie dokupię sobie jakieś kolejne maszyny do niego, bo raczej nie będzie tylko przyczepa. Być może na jakimś pługiem pomyślimy, kolejnym, żebyśmy mogli tutaj z Krzychem na dwa orać. W sensie wiecie, Krzych jeden kawałek, a drugi kawałek, bo raczej nie razem, bo tamten pług byśmy kupili raczej jakiś obrotowy, jak już. No i może jeszcze jakąś tą żółwę, albo może jakiś siewnik. W sumie siewnik by się przydał, wiecie? No, w sumie siewnik by się przydał. Także pomyślimy, nie? Pomyślimy nad tym, żeby takie coś ogarnąć. Jeszcze nawet spoko jest to, że... No masz ci los. Nas tu jest właśnie dwóch, także możemy sobie właśnie tutaj bardzo podziałać, nie? Jeżeli o to chodzi, możemy się pobawić i mieć nawet dwa zestawy, nie? Do siewów, nie? Także super. Tu właśnie ludzie już na czacie, dyskusja odnośnie MF-a. Czekam na dyskusję w komentarzach, bo myślę, że to może być ciekawa dyskusja właśnie odnośnie MF-a, czy wam się podoba, czy nie. Jak mówię, szkoda, że się nie pojeździliśmy, ale to jeszcze no to czas będzie. Tak samo chyba nawet miałem z MF-em, z MTZ-em. Będę ich mieli cały czas. Że też kupiliśmy MTZ-a i też nie jeździliśmy na pierwszym odcinku, tylko po prostu sprawdziliśmy go i wiecie, i był używany dopiero w kolejnym, także akurat dzisiaj praca wyszła taka, że trochę zbierania belek gdzieś tam w sobie też tutaj go trzeba ogarnąć, nie? A to wiecie. Tak, dokładnie Freon, dokładnie tak, właśnie zawsze jest tak, że coś robimy, zbieranie belek na odcinku i zawsze coś się rozdupcy, nie? Więc... Zawsze tu jest jakiś ten problem. A z kiszonką w ogóle śmieszna sytuacja, bo w ogóle nie odkryliśmy. A już właściwie zaraz minie rok od kiedy ona jest zakiszona. To dlatego, że po prostu używamy ciągle kiszonek tamtych, nie? I one tam sobie powoli lecą. A właśnie, słuchajcie, krowy długo nakarmić. Także... O, czekajcie. Trochę tutaj mam problem z tym. Bo żeśmy zmienili sobie tego MTZ-a i on teraz lepsze hydraulikę ma, nie? Także lepiej tutaj działa ten tur teraz mocniej, nie? Widzę, że świątka tu stoi gotowa, ale raczej dzisiaj nie będzie używać. Jak tam ci Krzychu idzie z polem? Właśnie skończyłem kosić, możesz przyjść na pierwsze tego, napełnianie przyczepy. Okej, okay, dobra, zobaczyć. Dobra, to idę, czekajcie. Aż podejdę, nie? Zagaszę sobie tutaj. Czekajcie, na luz wrzucę. Gasimy. Dobra. No to lecimy, kurde, jestem mega ciekaw, nie? Pług ściernickowy, celżówka, polecam siewniku prawosiewny. No to czekaj, będziemy działać, nie? Przepraszam. Dobra, już tu podjeżdżam, że podchodzę właściwie. Ale będzie pan sypał, patrz to. Nie no, to jest po prostu cudowna maszyna, nie? Przepiękna bestia, jestem tak z niej zadowolony. Biały, mega szacun za to, że taki ciągnięcie jak się udało to ogarnąć, nie? Dobra, jak tam rzepaczek w ogóle? To jeszcze mamy, o. Możemy sobie wejść, czekajcie, o. No, fajnie. Dużo tego to w ogóle będzie? Ty, już 4 tony żeś nasypał. I cyk, 100%. 400, no i fajnie, spoko. I cała przyczepa co prawda, ale dziś już sobie ją poużywamy. Także, dobra, zapalam. Wiesz to, że jak ktoś teraz jeździ tam na gospo, co nie? Mhm. I tam jest takie poletko do koszenia, takie malutkie naprzeciwko, nie? Bo tam już próbowałem właśnie jeździć z belkami, ale trochę przeszkadza, więc jakbyś mógł je teraz położyć, to byłoby fajnie, nie? Spoko. Dobra, a my pojedziemy z asfaltem, nie? Więc Krzychu tam, spotkamy się już na gospo, nie? Nie no, mega rzecz, mega. Tobie Krzychu jak ogóle jak się podoba nabytek, bo ty chyba nie widziałeś o nim, nie? Czy widziałeś co będziemy kupować? Nie, nie widziałem. Nie? Kurde, nie. Myślałem, że wiesz. Nie mówiłeś nic. Aj, to musiałem ci zapomnieć, w takim razie. Jaka kukurudza duża, matko jedyna. Powolutku jedziemy, to wiesz, niech sąsiad się napatrzy. O, ten już, na targu już jest rozmowa, nie? O, Jeep Lorski kupił, nie? Fajnie, super. Kierunkowska zbijamy. Wjeżdżamy sobie na gospo. Ale nie będziemy też tego wysypywać dzisiaj. Bo mam tam na razie wsypany ten. Mam tam na razie wsypaną samą pszenicę i kto wie nawet czy w ogóle ty. A wiesz co, Krzyk? Może to w ogóle będę sprzedać teraz? Mhm, no,
Czekajcie, zobaczymy, gdzie jestem wyświęcona na rzepak. Wiem, że trochę nieoptymalnie, tak, ale wiecie jak to jest. Sami gdzieś nie ma miejsca w silosach, to się jednak sprzedaje ten rzepak. Najlepsza cena byłoby na... A ten tutaj jęczmień na pokos, tak? Na PGR-ze, o. Co mówisz? Tak, na pokos, wszystko na pokos. No, wal są, jak ktoś się zaczyna słomy, więc można było sprzedać. O kurde, już pogiłem burty. Dobra, jedziemy. Na ty pamiętaj Kiprój? No tak, tak. Dobra. Tędy sobie pojedziemy. No, więc jednak nie przemyślałem tego faktycznie, bo mogliśmy sobie to od razu tam pojechać. No ale dobra, czwóreczka i ogień. Jedziemy teraz sprzedać ten rzepak, bo mówię 400, więc nie jest jakoś dużo, a i tak nie mamy za bardzo się tego trzymać. Także teraz sobie pojedziemy tym F-em, nie? O, pokażemy jak on pani chodzi, nie? Dźwięki te ma cudowne po prostu tutaj, nie? No cudo, cudo. Elegancko ten rzepaczek położony, fajnie. Mogłeś zapłacić za sami silosach na dworcu? Mogłem sobie zapłacić, nie? A, oczywiście też normalnie planeta jest zapinana jak coś, nie? Widzicie? Także fajnie. No, także kurde, naprawdę mega się cieszę, że ten MF już u nas jest, nie? O, tam jakiś ktoś stoi. Popatrzyłeś. A tam laweciarz chyba szcza w lesie. Dobra. 3 godziny wycinałem. Z it? A co wycinałeś? A, MF-a, no tak, tak, tak. No to było. Dobra, zjeżdżamy na PGR. To akurat myślę, że spoko będzie cena kolejki. Chyba nie ma. Nie, jestem chyba pierwszy nawet dzisiaj. Nikt się nie krzepaku nie kosił. Także spoko. Ile to będzie? No, nie wiem, z piątkę. Nie no, z 7000 może by się udało złapać, nie? Aż jakiś tam plus do przodu by było. Czy ja nam sobie tam na tył? Na tył jest, no i fajnie. O nie, czekaj, zmieniłem. Na tył sypiemy, nie? Dobra, podejdziemy sobie. Fajnie, siłownik na wisienki, kurde, laleczka, nie? Ty, no i 7300, tak mówiłem, nie? No i spoko. 7 klocka padło. A, właśnie, Krzychu! Co się też jesteś? Dzieje? Słuchaj, bo już mamy lipiec, trzeba wypłatę się za Krzycha ogarnąć, nie? To co, no ja się teraz zrobię przelew, okej? Okay? Spoko. Już ci, Krzychu, ogarnę przelewik. Pamiętasz, że mamy 3000, ale niestety dalej bulisz za MTZ-a, także dwójka poszła na twoje konto. Oho. A pójdziemy teraz tędy. Pójdziemy teraz tędy. A że niestety tylko dwójeczka, no ale Krzychu odrabiam MTZ-a, którego utopił. Fajnie. Zbieram spoko. Na remont 60 teraz. Nie no, tego klamota będzie jeszcze klepał. Hit. Ja bym 60 zaraz się rozgruzuję. Dobrze, że choć Krzychu chce nie odbać, nie? Bo normalnie też bym. Ja bym to mieć miał w dupie, nie? 4 i ogień nam. Jedziemy, nie? No, także nawet niedługo jak się uda nam uzbierać trochę kasy, bo wiecie, kasę mam pomieszaną swoją po prostu z tymi pieniędzmi z dofinansowania, ale bardzo tego pilnuję i staram się, żeby pieniądze z dofinansowania nie poszły na przykład na pola, bo oczywiście nie można, ale jak najbardziej na inne rzeczy to pójdą, a na pola po prostu płacę swoich, nie? I kupię się w tym sezonie kawałek tam właśnie pod torami, bo jest tam daleko koło biogazowni, nie? Chcę właśnie zakupić, bo to się na pewno gdzieś tam przyda, nie? Taki kawałeczek kolejny, więc hektar dodatkowy wpadnie, nie? Nikt nie patrzy, to można. O! Elegancko się to i sobie radzi. Nie no, ej, szczerze, zrobicie ci nie koszanie. A, widzisz? No, mega, ja mega. Od początku. Dobra, ja sobie stanę w tym miejscu. Wrzucę na luz. Gasimy, rzecz jasna. I słuchajcie, będziemy kończyć ten odcinek. W ten sposób. Także Krzychu tam sobie dalej działa. Ja sobie tutaj, o, wyłączę ten. Interfejsy wszystkie. Dajcie koniecznie znać, co się o tym zestawie, o tym nabytku, jak wam się podoba, czy coś z tego będzie. No i co? Łapkę zostawcie, kurde, łapeczkę w górę. Dzięki za odcinek, do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam serdecznie, pa pa, na razie. Cześć.